Zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby Marvelowska postać Deadpoola zmierzyła się ze swoim własnym klonem? Patrząc na to, że obydwoje posiadają umiejętność regeneracji otrzymanych obrażeń, pojedynek ten mógłby się nawet nigdy nie rozstrzygnąć. Jednak co by było, gdyby Deadpool w przeciwieństwie do swoich sobowtórów nie posiadał zdolności regeneracji, a dodatkowo musiałby się zmierzyć nie z jednym, a z dziesiątkami agresywniejszymi wersjami samego siebie? No cóż, wtedy powinien zostać w ukryciu, ale to trochę nie w jego stylu. Can you see any structures on the planet? It's all one big structure. Planet-wide. All the way to the core. Witajcie, jestem Bart i w dzisiejszym filmie ocenię grę Eiko od duńskiego debiutującego na rynku producenta gier Ultra. Skład tego studia wygląda naprawdę dobrze, szczególnie, że należą do nich deweloperzy poprzednich odsłon Hitmana, ale nadal jest to indie, ponieważ nie posiadają zewnętrznego wydawcy. Po pomyślnym przejściu jeszcze istniejącego wtedy Greenlighta, znalazła się ostatecznie na Steamie i w dniu nagrywania materiału możecie ją kupić w cenie 23 euro, czyli jakieś 97 zł. A czym jest Eiko? Jest to utrzymana w klimatach science fiction przygodówka z kamerą umiejscowioną z trzeciej osoby. Przebieg całej rozgrywki można tu podzielić na dwie główne części. W tej początkowej budzimy się jako N, kobiecą postać, która po kilkuset lat podróży i hibernacji w końcu budzi się i po głębokim namyśle stwierdza: I feel like shit. Przybyła ona na planetę dawnej, wymarłej już cywilizacji, która pozostawiła po sobie nienaturalnie symetryczny, prostopadłościenny krajobraz skuty warstwą lodu oraz śniegu. Jednak celem naszej bohaterki jest zbadanie konkretnego, skrytego kilometry pod ziemią ogromnego obiektu zwanym pałacem, w którym za pomocą tajemniczej technologii będzie mogła przywrócić do życia swojego przyjaciela. Zanim tam jednak trafimy, czeka nas przechadzka po tych niesamowitych strukturach. Podczas eksploracji i podziwiania monotonnego, aczkolwiek robiącego wrażenie krajobrazu, będziemy schodzić niżej i niżej i niżej. Ale najciekawszym tego elementem jest fabuła, zrealizowana w postaci świetnie napisanych dialogów pomiędzy N a jej pomocnikiem, czyli prawdopodobnie sztuczną inteligencją o imieniu London. Owe postacie są niezwykle kontrastowe, bardzo różnią się w podejściu do całej misji, a zdania przez nich wypowiadane często są swoimi przeciwieństwami. N lubi posługiwać się swoją intuicją oraz w pewnym stopniu jest optymistycznie nastawiona co do swoich działań. London natomiast jest całkowitym realistą lub nawet dla niektórych pesymistą, ma racjonalne podejście i jeśli czegoś nie można oprzeć o konkretne dane, to jest to fikcja. Trzeba dodać, że sami aktorzy głosowi odwalili kawał dobrej roboty, ale co się dziwić, jeśli była to Rose Leslie, znana m.in. jako Ygritte z Gry o Tron, oraz Nick Bolton, znany m.in. jako Darth Hellblade Senua's Sacrifice. Skutkiem tego jest niesamowicie opowiedziana historia, pełna drobnych złośliwości oraz humorystycznych przepychanek słownych, których słuchałem naprawdę z wielką przyjemnością i mogę stwierdzić, że jest to razem z klimatem największy plus tej gry. Wracając do wspomnianego pałacu, jest to miejsce wybudowane przez zapomnianą cywilizację, które od wieków czeka, aż pierwszy człowiek postawi tu stopę. I zrobi to właśnie nasza protagonistka. Pałac w przeciwieństwie do reszty planety nie jest martwy, on żyje. A na dodatek pracuje jako jeden inteligentny organizm, który cały czas bacznie obserwuje nasze poczynania. Panuje tu niepowtarzalny klimat, którego nie za bardzo potrafię porównać do innej produkcji. Nawet nie chodzi mi tu o fantastyczną oprawę wizualną, opartą o świetny sam w sobie silnik Unreal Engine 4, ale przede wszystkim o oprawę audio, która robi niesamowite wrażenie. Naprawdę polecam grać na słuchawkach. Cała przestrzeń to w większości surowo zdobione korytarze oraz sale jakby bankietowe i w momencie, kiedy przechadzamy się po nich, doświadczymy delikatnego echa wydawanego przez kroki lub nawoływania, co w połączeniu z równie subtelnym soundtrackiem daje naprawdę miodny efekt i, jak lubię używać tego pojęcia, zwiększa immersję. Muzyka jest naprawdę świetna. Przechodzimy teraz do drugiej części rozgrywki. Pałac, nie wiadomo z jakiego powodu, chce poddać nas próbie i zaczyna tworzyć agresywne sobowtóry naszej bohaterki, które przy każdym restarcie całego systemu ewoluują i stopniowo rosną w siłę, stając się coraz bardziej doskonałą wersją nas samych. Cały ten system funkcjonuje w pewnym rytmie. Gdy jest jasno, to analizuje nas oraz każdy nasz ruch w celu usprawnienia naszych klonów.
po czym system się resetuje, przez pewien czas przestaje nas obserwować i po ponownym aktywowaniu widzimy już ulepszone kopie N. Daje to takie filmowe uczucie narastającego napięcia. I tu dochodzimy do momentu, w którym nasze poczynania są niezwykle istotne dla przebiegu rozgrywki, bowiem nasze klony tak samo dobrze zapominają, jak się uczą. Oznacza to, że gdy zaczniemy strzelać do Echoes, podczas gdy sztuczna inteligencja nas obserwuje, po restarcie one również zaczną do nas strzelać. Natomiast gdy na przykład nie będziemy poruszać się po wodzie, to przy następnym restarcie Echoes również nie będą mogły się po niej poruszać, ale za to my będziemy już wtedy mogli, więc będziemy mieli ciut ułatwione zadanie. Jest to świetny pomysł i jestem pewien podziwu dla deweloperów, a co najważniejsze, doskonale on działa, dokładnie tak jak zaplanowali to twórcy. Niestety tutaj dochodzimy już do minusów produkcji, a jest ich kilka. Od pewnego momentu gameplay staje się strasznie ubogi, opiera się praktycznie cały czas na tanich sekwencjach skradankowych plus rozwiązywaniu prostych zagadek logicznych, które nawet ciężko nazwać zagadkami, bo wyglądają tak, że idziemy na jeden koniec mapy po klucz, a potem idziemy na drugi koniec mapy i aktywujemy przejście tym zdobytym kluczem i potem znowu to samo. Oczywiście cały czas przy okazji musimy się przedzierać przez dziesiątki tych samych przeciwników w niemal identycznie wyglądających lokacjach. Bardzo szybko staje się to monotonne i tak jak początek gry zrobił na mnie duże wrażenie, tak od pewnego momentu było już tylko gorzej i niczym gra nie zaskakiwała. Twórcy zafascynowani innowacyjnym pomysłem na zaprojektowanie przeciwników jakby zapomnieli, że zmaganie się z nimi nie będzie w 100% satysfakcjonujące do końca rozgrywki. Ba, już w tych pierwszych etapach skradankowych zaczynamy odczuwać, że tak naprawdę robimy to tylko po to, aby popchnąć fabułę do przodu, tak aby znowu nas czymś zaskoczyła, no ale można się trochę rozczarować. Zabrakło mi tu również rozwoju postaci. Owszem, delikatny jest, bo zapewne zebrane punkty możemy zwiększyć maksymalną ilość posiadanej energii jednocześnie, jednak problem w tym, że nie mamy wyboru przy tym rozwoju. Wydaje mi się, że z samego założenia powtarzalnej rozgrywki deweloperzy powinni dodać taką opcję, w której przykładowo możemy zwiększyć długość sprintu naszej bohaterki lub zmniejszyć koszt skanowania lokacji, w której się znajdziemy. Drobny dodatek, a naprawdę byłby opłacalny. Podsumowując, Echo jest to zdecydowanie nietuzinkowa produkcja charakteryzująca się niepowtarzalnym klimatem, innowacyjnymi rozwiązaniami oraz bardzo dobrze zrealizowaną fabułą w postaci świetnych dialogów. Jednak cierpi przy tym na bardzo powtarzany gameplay, zamykający gracza w ramach nudnych elementów skradanki. Finalną ocenę, jaką mogę wystawić, to solidne 8 na 10, a grę mogę polecić, ale warto jest poczekać na jakąś przecenę. To by było na tyle w tym materiale. Mówił do Was Bart. Trzymajcie się. Cześć.